w niedzielę 29 sierpnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu odbyła się uroczystość, podczas której wręczono nagrody wójta gminy Dębowiec Laur Dębowego Liścia. Panie wójcie, za nami ważna uroczystość dla gminy, wręczenie laurów dębowego liścia. W tym roku się udało, w zeszłym roku ze względu na pandemię nie było tego uroczystego, ważnego dla gminy wydarzenia. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń na terenie naszej gminy, przyznawanie laurów dębowego liścia. Od kilku lat przyznajemy te laury dla wybitnych mieszkańców naszej gminy w różnych kategoriach. Ze względu na pandemię niestety w zeszłym roku nie udało się wręczyć, dlatego w tym roku postanowiliśmy, że zrobimy specjalną uroczystość, nie przy okazji dożynek, tylko specjalną uroczystość, na której postaramy się tych mieszkańców wyróżnić. Właśnie się to dzisiaj odbyło, jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszyscy do nas dotarli i przy fajnym koncercie mogliśmy spędzić niedzielne popołudnie. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała Małgorzata Pikus, aktorka teatru w czeskim Cieszynie z zespołem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.